Hej, z tej strony Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Łowcy Demonów na W60 i opowiem Wam o zmianach, które ostatnio się tutaj wydarzyły, dlatego, że jak sami widzicie na pierwszy rzut oka, mamy inną gildię. Zmieniliśmy gildię, nie jesteśmy już w tej, myślę, że mogę powiedzieć w 90% niemieckiej, w której byliśmy od samego początku tego serwera, tylko teraz jesteśmy w gildii w 90% polskiej. Chyba również mogę tak powiedzieć. No i troszkę czynników miało na to wpływ, o których właśnie dzisiaj Wam opowiem. Na wstęp zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo, bardzo miło subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha linki są przy przypiętym komentarzu oraz opisie no i możecie pisać komentarze czy wygracie na W60 dlatego, że jak pewnie wszyscy pamiętamy ten serwer naprawdę miał duży potencjał jeżeli chodzi o populację tego serwera jeżeli chodzi o graczy natomiast niestety przez to jakie były problemy techniczne na samym początku w pierwszy weekend tak na dobrą sprawę tego serwera, no to myślę, że sporo osób tutaj pokończyło grę no i serwer niestety stracił swój potencjał natomiast możecie napisać, czy wy nadal tutaj gracie, czy jednak zdecydowaliście się przestać grać na tym serwerze no bo mówię, potencjał był naprawdę duży, no i hype był również duży był to ostatni międzynarodowy serwer tak jak to oni zapowiedzieli kolejne już były europejskie, więc dajcie po prostu znać, jaka jest wasza, jakie jest wasze stanowisko w tym temacie, czy gracie nadal, czy przestaliście grać, czy w ogóle tutaj nie graliście Chętnie sobie poczytam. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. No i co tutaj na tym łowcy demonów, zanim przejdziemy do głównego tematu, się pozmieniało? Tak, na dobrą sprawę, niewiele. Oczywiście, wiadomo, stopujemy teraz Lochy, więc od około 375 levela tutaj za wiele się nie dzieje. Na szybko wam przelecę. Mamy w tym momencie Aurę 19, także niedługo dostaniemy pupila. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o arenkę, no to jak sami widzicie, tak to wygląda. Już się powolutku zbliżamy do końca tej areny. Maksymalne runki oczywiście posiadam już. Nie wiem czy to było na odcinku, czy na streamie. Chyba na streamie, jak sobie tych maksymalnych runek szukałem, tak czy inaczej, brakuje mi tutaj jeszcze 60% dla pachołków. W tym momencie zobaczcie: Barbar ma 34 tutaj Mariuszek 36 no i Kunegunda tak samo 36 więc tych maksymalnych runek na brońkach mi jeszcze brakuje, jeżeli chodzi o nasze pachołki no ale cała reszta jest już ogarnięta no i cała reszta jest jak najbardziej w porządku, nie śpieszy mi się, stopujemy lochy, więc jak będą jakieś legendarne lożki czy coś takiego, będziemy to robić to pewnie prędzej czy później te maksymalne runy na broni tutaj wylecą i tak zakładam, że jeszcze około 80 leveli myślę może na, no coś koło 80 myślę jakiegoś stopowania lochów, więc po prostu nam się z niczym tutaj nie śpieszy. I temki ulepszone razy 10, wiadomo, zbieramy sobie teraz powolutku surki do tego Kowala. No i tak to wygląda jak na każdej postaci, na której stopujemy lochy. Jeżeli chodzi o moje statystyki, zatrzymałem się tutaj na 3500 wytrzymałości. No i mamy 5700 zręczności w tym momencie lecę sobie tylko i wyłącznie w zręczność. No i tyle. Tyle jeżeli chodzi o postać, mówię. Głównie się tutaj skupiamy na levelowaniu, na expie. Nic innego nas w tym momencie nie interesuje. Dobrze, Zbrojownie Wam pokazałem. Pupilki w tym momencie wyglądają tak. Jak widzicie, powolutku do przodu też no, dopiero się to wszystko rozwija, można powiedzieć. No ale po prostu tak się nasze jedzonka, tak się nasze karmienia w tym momencie prezentują. Loszki, oczywiście, loszków tutaj nie ruszam. Ostatni odcinek z tej playlisty z W60 to było klikanie chyba tych lochów, chociaż nie jestem pewien no i od tamtej pory lożki sobie stopujemy, w karuzeli jesteśmy na trzecim przeciwniku, tornada nam jeszcze zostało 400 do zrobienia strefa mroku jak widzicie prawie nienaruszona. tutaj troszkę tych początkowych lochów, ale generalnie strefa mroku nienaruszona, no i w strefie światła również nam troszkę przeciwników do ubicia jeszcze zostało także oczywiście lochy są stopowane jeżeli chodzi o twierdzę to to jest to co się teraz najbardziej zmienia akademia wiadomo, 20 już od dawna skarb jest tutaj 15, no i teraz sobie dobijam kopalnię. w tym momencie w ogóle gemy mam strasznie słabe gemy są no z 10 kopalni jak się nie mylę, także tutaj około 500 na gemie, no ale wiadomo stopujemy lochy, jakoś mi się nie śpieszy tak czy inaczej w tym momencie buduje nam się kopalnia 22, no i chyba dobiję do 25 i dopiero wtedy te gemy zmienię, to jest tylko pod pvp tak na dobrą sprawę no w tym momencie jesteśmy na pozycji 112 bardzo dużo osób tutaj przed nami ma o wiele mocniejsze te gemy, więc nas po prostu gniotą, że tak powiem no ale właśnie głównie tutaj teraz skupiamy się na expie na tym że stopujemy lochy no i to pvp nie jest jakieś giga istotne tak czy inaczej planuję właśnie dobić tą kopalnię 25 no i wtedy te gemiki sobie wymienić no bo 15 poziomów kopalni na tym etapie da mi naprawdę bardzo bardzo dużego boosta jeżeli chodzi o podziemie no to tutaj niestety troszeczkę gorzej jest dlatego że zobaczcie mamy dopiero 880 przygodomatu odłożonego nie jest to tak dobrze rozegrane jak na jakimś w58, W55 i tak dalej dlatego, że bardzo długo nie było tutaj eventu dusz w pewnym momencie no i ja po prostu dalej z tym podziemiem nie mogłem sobie cisnąć, więc ten przygodomat na poziom 15 postawiłem dość późno, no i teraz już się zbliżamy do tego poziomu 393 na którym ten przygodomat będziemy odbierać, no a niestety... No, nie będzie go za dużo do odebrania. Nie będzie go tutaj za dużo, no ale jest jak jest. Czasem tak wychodzi, różnie to bywa. Akurat nam się nie zgrały eventy dusz, no i tak wyszło. Ogólnie, jeszcze jeżeli chodzi o kalendarz, to przedwczoraj bodajże odebrałem level z kalendarza. Wczoraj sobie skipnąłem, właśnie ten kalendarz. No, i dzisiaj już zacząłem robić, bo mamy tutaj trzy książeczki z expem. Więc no, jeszcze półtorej levela około. No, i będziemy ten przygodom odbierać. Także, no, niestety nie wyjdzie to za dobrze, ale trudno. Jest jak jest. Lecimy dalej do. Do gildyki, do gildyki Zaraz sobie oczywiście przejdę no i chyba tyle, chyba tyle mogę wam tutaj jeszcze pokazać portale bo zobaczcie, bardzo dużo ich w międzyczasie porobiłem to wam wszystko zapisywałem, ale ostatnio 6 maja o 18.03 jak widzicie udało nam się pokonać już ostatni portal pożeracz dusz została nam dobitka to był Maguś, więc troszkę się z nim męczyłem no ale tak czy inaczej udało się go dobić no i ten portal osobisty już udało nam się skończyć dzięki czemu tutaj złapałem sobie pupila w ogniu, no oczywiście, wiadomo, jeszcze w ziemi muszę złapać. W sumie to już mogę złapać tego tricera kloca, ale jeszcze się wstrzymam, nigdzie nam się nie śpieszy. No i co, i niedługo też będzie ten pupilek tutaj. 100 alety zaury 20 w wodzie, więc no mówię, powolutku się to rozwija i powolutku dążymy tutaj do złapania wszystkich pupili. Serwer w tym momencie ma, yy, no ile? Jak będziemy mieli 18 maja, yy, to chyba 7 miesięcy, tak? Jak dobrze liczę, nie jestem pewien, albo 6 miesięcy, no coś koło tego. Nie będę teraz na szybko liczył, bo nie wychodzi mi to za dobrze. Tak czy inaczej, no około pół roku już ma, więc yy, no powolutku mówię, ta postać się yy, tutaj rozwija. Klaserka mamy 96%. No, i tyle, tyle generalnie, żeby tak na szybko wam przelecieć tą postać. Zaraz wam pokażę topkę serwera. No, ale właśnie, co tutaj się zadziało i dlaczego tą gildię zmieniliśmy? Bo to Was pewnie najbardziej interesuje. Po pierwsze, jeżeli nie wiecie, to Wam mówię: Dawalon, czyli niemiecki twórca, niemiecki content creator, stracił partnerstwo. To Was może ciekawić. Widziałem dużo pytań na ten temat, dlaczego Dawalon kończy grę na wszystkich serwerach, dlaczego właśnie stracił to partnerstwo i tak dalej. Jest to dość dziwna sytuacja, szczerze mówiąc. W sensie tak, jeżeli chodzi o Dawalona, to on jakiś czas temu, to już było naprawdę bardzo dawno temu, pod koniec tamtego roku chyba, powiedział na oficjalnym streamie Shakes and Fidget, czyli na tym ich oficjalnym kanale, coś obraźliwego w stosunku do osób czarnoskórych. Nie wiem, czy to był po prostu N-word, czyli, no, wiadomo, takie obraźliwe określenie, nie będę tutaj go mówił, chociaż chyba na YouTubie można, no ale nie ma sensu, bo nikogo tu nie chcemy oczywiście obrażać. Więc coś takiego powiedział. Czy to był po prostu n-word, czy to było coś, jakiś tam żart powiedzmy, no ale jednak odebrany przez innych dość niekorzystnie, dlatego, że no obrażał po prostu czarnoskórę osoby. Coś tam takiego się zadziało. No i oczywiście najgorsze, co w tym wszystkim mogło być, to to, że to było na oficjalnym streamie Shakes and Fidget, na ich oficjalnym kanale. Jak, jak nie wiecie, jak nie oglądacie, to na oficjalnym kanale Shakes and Fidget, jak są jakieś starty serwerów nowych, jak są jakieś starty legendarnych, Lochów, elewejtorów i tak dalej, no to oni wtedy biorą jakiś gości. Zazwyczaj to są twórcy z Niemiec, czyli właśnie Davalon, Tuny, Derafin i tak dalej. No, i oni sobie tam yy, no prowadzą takiego streama ze startu jakiegoś większego eventu. Ten stream jest podzielony na cztery ekrany, każdego twórcy, yy, no i można oglądać. Tak to ogólnie u nich wygląda. No, i on właśnie na takim streamie coś takiego powiedział. Yy, później zostało to tak, jakby zapomniana, w sensie ta sytuacja została zapomniana, yy, dlatego że on chyba na drugi dzień na swoim oficjalnym Discordzie przeprosił, wyjaśnił tą sytuację. Yy, no i w sumie tyle, nie? Każdy o tym zapomniał, nikt się jakoś tym bardzo myślał nie przejął, po prostu było minęło wiadomo jak to jest w internecie, ktoś coś zrobi, a jednak za tydzień ludzie o tym zapominają, no i żyje się dalej natomiast ostatnio, nie tak dawno wróciło niestety to do Dawalona. no i troszkę zajęło twórcom podjęcie decyzji, co z tym faktem zrobić no ale podjęli taką decyzję, że właśnie przez to co on zrobił na tym oficjalnym streamie Shakesa Przestał być oficjalnym twórcą Shakezen Fidget. Przestał być oficjalnym partnerem. Jak sobie tutaj wejdziemy na jego profil, no to zobaczymy, że już nie ma tego znaczka partnera. No i oczywiście, no, dotyczy to każdego jego konta, no nie? Po prostu przestał być partnerem. Już dłużej nim nie był, że tak powiem. No i co? Dawalon postanowił zawiesić w ogóle swoją działalność internetową. Widziałem, że tam usunął swojego Discorda dla widzów. No, kanał też tam chyba pousuwał filmy, no ogólnie zrobił takie oświadczenie, powiedzmy jak ja jeszcze byłem w tej gildi na W60 jego, zrobił takie oświadczenie, że przestał być właśnie tym oficjalnym partnerem, było to spowodowane tym co powiedziałem wam przed chwilą, przynajmniej tak napisał w oświadczeniu no i tyle, skończył grę, bo on grał praktycznie na każdym serwerze, skończył grę na większości kont, no i zostawił sobie takie konta jak konto na W60, jak konto na W50 no i konto na najnowszym serwerze europejskim trzecim, na tych trzech serwerach miał grać dalej. Niestety po tym jak stracił to partnerstwo ludzie zaczęli się odwracać. Nie wiem czym to było spowodowane, to też były tam sprawy niemieckie, ja w większości wiadomości nie rozumiem co oni tam pisali, więc też się jakoś nie zagłębiałem. No ale niestety sporo osób się zaczęło odwracać. No i na przykład na WP60 właśnie bardzo duża część y, zarządu gildii po prostu sobie odeszło Z dnia na dzień odeszło. On tutaj napisał, że gramy dalej, że ciśniemy dalej, że nic to nie zmienia. Y, no, a niestety mówię, bardzo duża część zarządu odeszła sobie do gildii y, Warstignejdbor. Tak, y, tak się to chyba czyta. Y, no i tutaj takie osoby jak zaraz Wam pokażę. Araton, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Y, ktoś tu jeszcze był. No, sporo, sporo ogólnie osób podchodziło. To tak na szybko Wam może o Asturak dokładnie tak samo też od nas, niestety, odszedł. To były osoby, które tak ciągnęły tą gildię, która była właśnie na W60, czyli tą last erę, dlatego, że mówię, ja tam się przestawałem korzystnie czuć, szczerze mówiąc, w pewnym czasie, po pewnym czasie, dlatego, że większość wiadomości gildyjnych były właśnie po niemiecku, większość wiadomości na czacie, w sumie to 99%, były również po niemiecku. No, ja tam grałem, bo grałem. Ja tam, jak gram sobie indywidualnie, to bardzo nie zwracam uwagi na gildię, no ale, jednak, wiecie, jakby te osoby pokroju Asturaka, jak były te osoby pokroju Aratona, no to oni zawsze tłumaczyli wiadomości gildyjne na język angielski, żeby też inne osoby sobie mogły ogarnąć, bo nie tylko ja tam byłem z innej narodowości, tam był też chyba Kanionek, który był z Węgier także no troszkę osób nie niemieckich, że tak powiem tam było, więc no mówię jednak jak oni odeszli to troszeczkę ta gildia podupadła natomiast ja byłem tam w dalszym ciągu, ciągle tam siedziałem, poczekałem aż znajdą podmianki, bo ja nie lubię zmieniać gildii, jak się z jakąś gildią umówiłem już przed startem serwera, tak jak to było w tym przypadku, to ja w tej gildii jestem praktycznie do samego końca, nie lubię tego robić, dobrym przykładem jest tutaj EU1, gdzie w gildii Asylum byłem od samego początku umówiony i gramy tutaj od samego z samego początku. Miałem zaproszenia do Poeny, między innymi, która jest tutaj zdecydowanym top 1. W Poenie jest bardzo dużo Polaków swoją drogą, więc no, byłoby mi to na rękę ta iść, jakby nie patrzeć. No a jednak, mimo wszystko zostałem tutaj, to jest gildia już niekoniecznie niemiecka, tylko bardziej międzynarodowa, bo po prostu nie lubię tych gildi zmieniać, no ale właśnie dużo osób odeszło, jak ten dawalon stracił partnerstwo, w ogóle dajcie znać co wy sądzicie o tej sytuacji ja jeszcze się do tego zaraz odniosę, jak wam tu wyjaśnię o co chodzi z tą gildią, no ale dajcie znać, co wy uważacie o takiej decyzji twórców, czy to było zasłużone czy niezasłużone, ja zaraz też swoją opinię wyrażę, no ale dobrze, lecimy dalej, tak jak mówię poczekałem, powymieniali ludzi, no i Graliśmy sobie dalej, natomiast regularnie jakieś osoby odchodziły. Co chwilę ktoś odchodził, co chwilę tam yy, trzeba było kogoś podmieniać. Gildia generalnie szła w dół, no bo wiadomo, odchodziły mocne osoby, dochodziły o wiele słabsze, więc było to takie troszeczkę męczące. No i niestety kropkę nad i, że tak powiem, postawił Dawalon, yy, który w 6 maja dokładnie o godzinie 12:30. To w ogóle było w ten sam dzień, w którym pokonaliśmy yy, ten yy, ostatni portal. Yy, no ale Dawalon stwierdził, że kończy tutaj grę. Jak ktoś chce, to sobie może przetłumaczyć tą wiadomość. Ja tam ją przetłumaczyłem, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale napisał coś w stylu, że wygląda na to, że przez niego osoby odchodzą z gildii. Yy, no i on się nie będzie bawił w to przedszkole czy coś takiego. No tutaj wiadomo, mogę mylić, yy, ale mniej więcej o Kindergarten to jest chyba przedszkole, właśnie. Yy, więc mówię. Yy, tak to wyglądało. Kropką na d było to, że Dawalon postanowił skończyć grę odszedł z tej gildii no i niestety dużo osób też poodchodziło. Jak ja tam odchodziłem z tej gildii, to już ta gildia miała 45 osób no i stwierdziłem, że pora zmienić tą gildię. Długo tam byłem, sporo takich rozłamów powiedzmy przeżywałem ze swojej strony nic tam nie mówiłem, siedziałem dalej w tej gildi, bo tak jak mówię nie lubię takich gildi zmieniać, no ale jednak jak dawalan tutaj skończył, no to stwierdziłem, że na mnie również pora. Dlaczego wybór padł na tą gildię w której teraz jestem? Po pierwsze jest to gildia polska, to w ogóle no przede wszystkim, ja ogólnie teraz powoli będę chciał odbijać od takich gildii właśnie jakichś niemieckich, niemiecko-międzynarodowych, no i będę chciał być bardziej w takich gildiach polskich, polsko-międzynarodowych ogólnie międzynarodowych, ale z jakimś tam naciskiem na Polskę, tak jak to będzie miało miejsce na EU5, więc to mi pasowało. To po pierwsze, to mi pasowało, że to jest Gildia Polska, to pierwsza sprawa. A druga sprawa była taka, że jak sami możecie zauważyć, jest tutaj bardzo dużo osób w tej Gildii, z którymi gram na S40. Jest tutaj między innymi Przeks, Hajse, Szegusiek, tutaj Jachercia, Karondor, tak samo. No i ja z tymi osobami się umówiłem że jak tam W60 już się jako tako rozwinie jak już będzie widać co jest, o co chodzi jak te gildie pójdą w jakim kierunku, to ja po prostu do tych ludzi dołączę, bo na 40 z nimi mi się bardzo dobrze gra no i dlatego też będę chciał z nimi tutaj na W60 grać, no a jak sami wiecie, w sensie no nie wiecie, ale oni po prostu zdecydowali, że jakąś tam gildię będą na W60 również robić. Ja chciałem dołączyć do topowej, żeby wam zresztą to im wyjaśniłem, żeby wam fajny content robić od samego początku serwera, żeby fajnie ta post się rozwijała, no ale z czasem i tak bym do nich dołączył. W międzyczasie oni się tutaj połączyli z inną gildią polską, głównie polską, z tego co wiem. No i po prostu dlatego tak teraz ta gildia wygląda. Z tego co wiem, ma być zmieniona nazwa. Może jak ten film wyleci, w sensie wyleci. Jak ten film już wrzucę na kanał, to już nazwa będzie inna. Z tego co wiem, koronę ma przejąć inna osoba, czyli tutaj Karondor chyba co też jest bardzo fajne dlatego że Karondor jest po prostu ogarnięty. Karondor w ogóle gra tutaj w tego Sheiksa, nie ma żadnej liniki. Strasznie tam robi jakieś tabelki, wiecie, liczy dużo rzeczy. No ogólnie jest takim troszeczkę fanatykiem Sheiksa, myślę, że mogę tak powiedzieć. Więc jest, będzie to na pewno fajne. Będzie to jakiś tam nowy rozdział, będzie to gildia głównie polska. Mamy tutaj bardzo dużo mocnych jednostek. No i Karondor obejmie koronkę, zmienimy, zmienimy nazwę i jakiś tam nowy rozdział Zaczniemy, więc i tak docelowo miałem iść tutaj do chłopaków ze 40, a że oni się połączyli z inną gildią polską, żeby to było jeszcze mocniejsze. No to doszedłem po prostu do tej gildii. To jest, tak, w dużym skrócie. Nie chciało mi... było to już męczące. Było to już męczące, te co, co chwilę jakieś tam, właśnie odejścia, odejścia z tej gildii last era, co chwilę jakieś tam dramy między Niemcami, że tak powiem, jakieś tam obrażanie się na siebie, wychodzenie. No długo, że tak powiem, siedziałem tam, długo to Spało długo. Można powiedzieć, że znosiłem to wszystko, no ale stwierdziłem, że pora na mnie, że nie ma już sensu. No i dlatego tutaj do chłopaków z tej gildii sobie dołączyłem. No i chyba tyle. Chyba tyle. Chyba wszystko wyjaśniłem, co chciałem, jeżeli chodzi o zmianę gildi. Więc tak to się potoczyło. W tym momencie jesteśmy top 2. Tu w ogóle last era się podniosła. Bo mówię, jak ja wychodziłem, to chyba tam zostało 45 albo 44 osoby. Natomiast widzę, że tutaj się podnieśli. Są oczywiście troszkę słabsi. No ale jak się podniosą i będą dalej grać. To jak najbardziej w porządku, bo oczywiście bardzo ważnym jest, żeby serwer miał jak najwięcej mocnej gildii, żeby po prostu ta rywalizacja była ciągle, była fajna i nie tam jakoś, no nie umarł ten serwer, nie? Jednak rywalizacja gildyjna jest bardzo ważna na serwerze, bo dużo osób motywuje i dzięki temu ten serwer dłużej żyje. No, więc tyle co do gildii. Co do jeszcze tej utraty partnerstwa przez Dawalona. No to powiedziałem Wam, czym to było spowodowane i możecie dać znać, co Wy o tym sądzicie. Yy, osobiście tak, jeżeli Dawalon by coś takiego powiedział na swoim prywatnym streamie, na swoim prywatnym materiale, yy, myślę, że yy, poniósłby, tak jakby, mniejsze konsekwencje. To znaczy, yy, Shake the oficjalnie streamuje na Twitchu, ten ich oficjalny kanał tam jest. Yy, no i yy, na Twitchu, wiadomo, jak tam śledzicie, jakoś bardziej to wiecie, yy, że są bardzo rygorystyczne zasady, jeżeli chodzi o niektóre słowa, o, właśnie N-wordy, o, właśnie jakieś C-wordy, P-wordy, nie będę tutaj mówił, no ale po prostu wystarczy powiedzieć jedno takie słowo i już możecie dostać bana na przykład na tydzień i nie możecie przez ten tydzień streamować. Więc było to dość ryzykowne, bo bardzo możliwe, że mogliby zdjąć po prostu kanał Shakes'a i przez tydzień nie mogłyby tam się odbywać transmisje. No ale, a jednak z tego co wiem, ten kanał Shakes'a działa tak, że to jest po prostu wszystko. Zaplanowane co tydzień, praktycznie chyba tam cztery razy w tygodniu, w te same dni, o tych samych godzinach są streamy, no i po prostu byłoby to no jakaś tam utrata, nie? Jakaś tam utrata tej regularności, utrata tego, że widzowie są przyzwyczajeni, kiedy są te transmisje, no i po prostu by działałoby to na niekorzyść tego kanału i ogólnie twórców gry, no nie? I tego, jak oni zarządzają sobie tym kanałem na Twitchu. Więc mówię, jeżeli Dawalon by to powiedział na swojej prywatnej transmisji, to najwyżej mógłby dostać bana od Twitcha na właśnie pewnie tydzień albo coś koło tego, no i potem by wrócił i by było. No, wszystko po staremu, chyba. Natomiast, że to powiedział właśnie na kanale oficjalnym, na oficjalnej transmisji tej, twórców tej gry że to było jednak, wtedy było pewnie dużo osób, bo to zazwyczaj jak są starty jakichś nowych eventów to tam jest bardzo dużo ludzi na tych transmisjach oczywiście gierka z tego co patrzyłem w ogóle na Steamie jest oznaczona że jest, że można w nią grać od siódmego roku życia, więc no też pewnie te treści docierają do młodszych ludzi no to jednak taką decyzję podjęli że no nie będą chcieli współpracować dalej z osobami która coś takiego powiedziała i tak się po prostu na oficjalnej transmisji zachowała. I to jest ciekawe, dlatego, że to jest chyba w ogóle pierwszy przypadek osoby, która straciła partnerstwo z shakesem, przynajmniej nic nie przychodzi mi do głowy innego. w obecnych czasach, nie, bo tam kiedyś kiedyś no to był jakieś sytuacje, tam chyba taksi z ZRT między innymi. Natomiast, no mówię, w obecnych czasach, gdzie sporo osób jest tymi partnerami Shakes'a, no to jednak chyba to jest pierwsza sytuacja, gdzie właśnie partnerstwo ktoś stracił. No i dajcie znać w komentarzu, czy to waszym zdaniem słusznie, czy też nie słusznie. Torki, ale akurat miałem kuriera, tak czy inaczej, tak jak wspomniałem, ta sytuacja miała miejsce bardzo dawno temu, minęło naprawdę kilka ładnych miesięcy od tamtej sytuacji. No i Dawalon w swoim wyjaśnieniu, jak tutaj mówił, właśnie na gildie, dlaczego nie jest już partner. I tak dalej, to za powód podał właśnie to, co się wtedy wydarzyło, więc może faktycznie tyle czasu zajęło im podjęcie decyzji, może ta sytuacja pociągnęła za sobą jakieś konsekwencje, które dopiero wyszły później, no i jednak zdecydowali się to partnerstwo dawalonowi zabrać, no a może po prostu coś tam innego się zadziało za kulisami, o czym my nie wiemy i się nigdy nie dowiemy, tego nie wiem. Tak czy inaczej, no nie będę tu chyba jakoś swojej opinii wyrażał za bardzo. To wszystko miało miejsce, Miejsce, w sensie no to się wydarzyło głównie dlatego, że ta sytuacja miała miejsce właśnie na oficjalnym streamie Shake and Fidget. Podejrzewam, że gdyby Dawalon coś takiego opowiedział prywatnie na swojej prywatnej transmisji na jakimś filmie, no to co najwyżej miałby jakieś konsekwencje właśnie ze strony Twitcha, ze strony może YouTube'a, chociaż chyba na YouTubie można takie rzeczy mówić i nie ma za to bana no a tutaj była oficjalna transmisja, no i niestety zrobił głupotę. Zrobił głupotę tak czy inaczej, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Moim zdaniem było to bardzo głupie, ja jakbym występował na takiej transmisji to no jednak uważałbym na słowa wiadomo, jak ja sobie robię swoje prywatne streamki, przeważnie siedzą jedne i te same osoby na tych streamach, no to znają mój humor, one też często ten humor jakoś tam podkręcają no i wiemy na co możemy sobie pozwolić, oczywiście w granicach regulaminu Twitcha, no a tutaj jednak oficjalna transmisja, bardzo dużo osób, bo jakiś event był, nie każdy mógł zrozumieć nawet jeżeli to był żart chociaż no dość głupi żart, no i nie that um... Wyszło jak wyszło. Tak się wydarzyło, no i Dawalon to partnerstwo stracił. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Chętnie sobie poczytam Wasze komentarze na ten temat. Wiem, że nie każdy z community polskiego lubił Dawalona, były tam jakieś zatargi w przeszłości, ale możecie napisać po prostu, co Wy na ten temat sądzicie. Ja się tutaj chyba powstrzymam. Powstrzymam się od decyzji. To oczywiście jest decyzja twórców, w sensie powstrzymam się od opinii. To jest oczywiście decyzja twórców, to oni decydują i mogą zrobić tak na dobrą sprawę, co im się żywnie podoba. No, więc tyle, tyle na ten temat. Postanowiłem, że nagram, bo jednak jest to dość, taki myślę, że ciekawy temat, a jednak mój kanał opiera się na tej gierce, opiera się na Shakes and Fidget, no i jakieś tam nowości ze świata Shakes'a i tak dalej po prostu tutaj są. No i też tutaj strasznie mnie. Yy, zawiodła mentalność ludzi, powiem Wam szczerze. Jak już mamy taką pogawędkę, to Wam jeszcze o tym wspomnę, dlatego że mówię, Dawalon stracił partnerstwo, nagle ludzie zaczęli z gildii uciekać, po prostu uciekać i to nie miało miejsca tylko na W60, ale na W50 tak samo. Na W50 dosłownie chwilę po tym jak Dawalon to partnerstwo stracił, mimo że tutaj gra nadal, nadal na przykład w tym momencie, yy, no to nagle z gildii odszedł Sombay nagle z gildii odszedł Mozoun, yy, nagle z gildii odszedł Pikachu, czyli osoby, które w tej gildii były od praktycznie samych początków. Więc no nie wiem co im to zmienia tak na dobrą sprawę no ale strasznie to było takie. No, niesmaczne w moim odczuciu, nie? że komuś się tam noga podwinęła, ktoś tam przestał być tym partnerem, coś tam się zadziało, no i nagle ludzie z gildii zaczęli odchodzić. No ale niestety, jest jak jest, tak to po prostu wygląda. No i co, tyle ode mnie, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, za oglądanie, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, kto jeszcze tego nie zrobił, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, subskrybujcie z dzwonem tak samo, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie również pisać w komentarze co Wy sądzicie o tej sytuacji, jak tam Wam idzie gierka na W60, do ile gracie, no i piszcie co tam tylko uważacie. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za Oglądanie. trzymajcie się i cześć!